Bycie pobożnym nie jest w modzie, a jednak święty Józef Kalasancjusz był pobożny. Dom rodzinny stał się dla niego pierwszą szkołą kształtowania jego sumienia i życia. Rodzice zaś byli pierwszymi rzeźbiarzami jego świętości. I kiedy Kalasancjusz przybył do Rzymu, aby rościć sobie pretensje do beneficjum, po pewnym czasie zdecydował się prowadzić całkowicie inny tryb życia i z miłości do bliźniego puścił wszystkie poprzednie zamiary, z którymi przybył do Rzymu. Dlaczego? Dokonała się zmiana jego osobowości. Doświadczył zasadniczego zwrotu w życiu, głęboko spotkał się z żywym Bogiem. Efektem było powstanie nowej wspólnoty zakonnej, która przyjęła nazwę Zakon Szkół Pobożnych. Przed założycielem PR-ów kilkadziesiąt lat intensywnej pracy, dzięki której stał się wzorem pobożności, świętości, prawdziwym apostołem i przyjacielem każdego w środowisku szkolnym. Dla Ciebie zadanie? Znajdź czas. Wejdź do kościoła, adoruj naszego przyjaciela Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie i proś Go o łaskę osobistego spotkania z Bogiem, który żyje i czeka na Ciebie nie tylko w wieczności, ale tu na ziemi.